kocham za możliwość spełniania swoich marzeń, nawet tych takich najskrytszych. Kocham za to, że jest tutaj wielki luz i nie muszę się stresować. Nauczyłam się ich podejścia do życia i to mi bardzo odpowiada. Jestem spokojna, wiem, że wszystko będzie dobrze i nie ma co się jakby bardzo denerwować przyszłością, której nie znamy. A za co nie lubię, jest parę takich rzeczy. Przede wszystkim zderzenia kulturowe, różnice kulturowe, nieporozumienia, niedorozumienia. Oni uważają, że wiedzą lepiej zawsze. Ja jestem twarda, jestem lwem zodiaku, więc też nie popuszczam. Problemy, tak zwany Georgia Maybe Time, więc prowadząc taki biznes, to są problemy z dostawami, z niesłownością, ogólnie pojętym kręceniem.